Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie w niedzielę 22 maja i pozdrawiam z parafii ewangelicko-augsburskiej w Mikołajkach na Mazurach. Słowo Boże przeznaczone na dzisiejszy dzień czytam w księdze proroka Zachariasza i w pierwszym liście apostoła Piotra. Tę trzecią część wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro. Będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Wytapianie złota ze złotonośnej rudy było bardzo trudnym i czasochłonnym zajęciem. Można znaleźć informację, że do uzyskania pół kilograma czystego złota było trzeba wykopać i przetopić 50 ton rudy i spalić 50 metrów sześciennych węgla drzewnego. Bardzo wielki nakład sił i środków do otrzymania w sumie nie tak wielkiej ilości cennego metalu, a jednak wysiłek się opłacał. Wartość otrzymanego złota przewyższała poniesione koszty. Wielu ludzi ogarniętych gorączką złota było gotowych i jest gotowych poświęcić naprawdę wiele, by zdobyć chociaż trochę tego cennego kruszcu. Niektórym się wydaje, że jest on najcenniejszą rzeczą, jaką można zdobyć w życiu. Na tym tle ciekawie brzmi stwierdzenie apostoła Piotra, że jest coś cenniejszego od złota, choć poddanego podobnemu procesowi wytopu. Chodzi o wiarę. To porównanie na pierwszy rzut oka może wydawać się dziwne, ale jeśli mu się dobrze przyjrzymy, to odkryjemy jego głęboki sens. Aby uzyskać złoto z rudy, potrzeba wiele wysiłku oraz ognia, który uwalnia cenny metal ze złotonośnej skały. To jest pewien proces. Podobnie wzrastanie i dojrzewanie w wierze jest procesem, nieraz długotrwałym i trudnym. Na drodze wiary nie wszystko układa się tak, jak człowiek by tego oczekiwał. Nieraz trzeba zostać dosłownie przytopionym. Trzeba doświadczyć przemiany serca. Trzeba przejść przez różne doświadczenia, które nie są przyjemne. Trzeba coś zostawić, coś zmienić, coś przewartościować. Tak Bóg wytapia w nas wiarę. Ona okazuje się cenniejsza niż złoto. Czemu? Bo dzięki niej łatwiej iść przez życie. Ona daje również nadzieję życia wiecznego. Pozwólmy się więc przetapiać Bogu jak złotonośna ruda, by efektem była mocna wiara. Amen. Pomódlmy się. Łaskawy Boże, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień i za słowo, które dzisiaj do nas kierujesz. Za to, że dajesz nam ten wspaniały skarb, jakim jest nasza wiara. Dziękujemy Boże, że nieraz nas doświadczasz. Nieraz wytapiasz tę wiarę w nas. To bywa trudnym, czasochłonnym, a nieraz i bolesnym procesem. Daj nam, Panie, jednak zrozumieć, że wiara jest cudownym, cennym skarbem. I aby ta wiara towarzyszyła nam przez całe nasze życie. Obdarz nas, Panie, błogosławieństwem w tym nowym dniu i nowym tygodniu, a my powierzamy całych siebie Tobie, Twojej łasce, dobroci i miłości. W imieniu Jezusa Chrystusa.
Amen. Pragnę Wam życzyć dobrego, udanego, miłego dnia. I niech Pan pobłogosławi tę niedzielę. Zostańcie z Bogiem.